Dzień dobry. Ja może tak na wstępie powiem, że pierwotnie Oleg zwrócił się do mnie, żeby prowadzić to świadectwo i opowiedzieć kilka rzeczy, ale nie ukrywam, jak zobaczycie później przez cały ten czas, który będziemy do Was mówić, ja osobiście się najlepiej czuję, jak jestem z żoną i to jest taka kwestia, którą przez całe życie, myślę, bardzo mocno, od kiedy się poznaliśmy, się uzupełniamy i idziemy w tym kierunku jedności. Zresztą myślę, że to przejdzie przez wszystko, co powiemy. Dziękujemy bardzo za zaufanie i za ten przywilej, że możemy tutaj wystąpić i podzielić się z Wami naszym życiem i doświadczeniami. Jesteśmy małżeństwem z Wrocławia. Jesteśmy w Kościele Chrystusowym. Nie wiem, czy to tam znana ta społeczność na Sempolnie we Wrocławiu. Zajmujemy się w tym kościele razem kwestiami małżeńskimi, zaczynając od kursów po różne kwestie, które tam, jak to w małżeństwach, to razem. Natomiast Kasia zajmuje się jeszcze z poradnictwem typowym dla kobiet i studentami. Co jeszcze? Ważnym faktem jest to, że rzeczywiście jesteśmy tutaj w kontekście biznesu i będziemy pojawiały się kwestie biznesu również. Ja prowadzę przedsiębiorstwo od około 15 lat, które no dzisiaj zatrudnia jakoś około 120 osób. To też będzie poruszane w jakimś tam kontekście dzisiaj. A, właśnie, przepraszam. Mam to zapisane i zapomniałem. Mam trójkę dzieci. Bardzo ważne, tak. Żonę. Okej. Okay. Zaczniemy krótkimi, postaram się w pigułce, świadectwami nawrócenia, tak jak zostaliśmy poproszeni o to. Bardzo istotne jest od tego, żeby zacząć od rodziców również, jakie to ma znaczenie. Ma to znaczenie takie, że jesteśmy takim małżeństwem, które od dawna, od samego początku widzieliśmy, że jesteśmy parą, która ma przerwać pewne pokoleniowe historie w naszych rodzinach. Czyli wyszliśmy dość burzliwych rodzin. Jeśli chodzi o moich rodziców, w telegraficznym skrócie, moja mama była porzuconym dzieckiem, trafiła do domu dziecka i całe swoje dzieciństwo przeżyła w domu dziecka i przeżyła no, tam różne historie, które miały wpływ później na całe jej życie. W tym samym czasie mój tato też, powiedzmy, miał bardzo, bardzo skomplikowane dzieciństwo, generalnie wielopokoleniowy alkoholizm, który on również przejął. Między innymi sam przeżył osobistą tragedię. Mój dziadek, czyli jego tato, popełnił samobójstwo. Więc z takim bagażem moi rodzice, jako 19-letnia kobieta, strasznie pragnąca rodziny i 21-letni, absolutnie niegotowy do poważnego życia mężczyzna, pobrali się. No i podsumowując ich małżeństwo, jeśli można tak po prostu podsumować i generalnie z perspektywy mnie jako niestety jedynaka w całym tym układzie, no to było życie człowieka, który był po prostu i jest niestety bardzo poważnym despotą i zmagającym się przez całe życie z alkoholizmem człowiekiem. I kobietą, która nigdy nie potrafiła zrezygnować z gigantycznego pragnienia za wszelką cenę utrzymania rodziny, tylko rodziny w takim jej, powiedzmy, krzywym zwierciadle, czyli bez względu na okoliczności, bez względu na to, co się dzieje, to rodzina musi się utrzymać. Perspektywa mnie jako dziecka generalnie sprowadza się do tego, że byłem bardzo bitym dzieckiem, bardzo katowanym wręcz przez tatę. I tak jak pokazałem wcześniej ten obraz, moja mama generalnie się w tym samym układzie w ogóle nie odnajdywała. Nie potrafiła się przeciwstawić. Też była osobą, też była ofiarą przemocy domowej. Tak zamykając to w jednym zdaniu. To oczywiście wszystko miało wpływ na to, jakim byłem dzieckiem, czyli byłem dzieckiem bardzo emocjonalnym, bardzo nerwowym, bardzo
nie potrafiącym absolutnie odnaleźć się w rzeczywistości wśród rówieśników, nie wiem, w domu, jakiś tam stan emocjonalny i tak dalej. Nigdy nie było ze mną problemów, jeśli chodzi o naukę, bo to akurat Bóg od samego początku mnie obdarzył i to pomagało jakby w życiu z moim ojcem, czyli dobre wyniki, więc w tej sferze przynajmniej był spokój. Natomiast no, generalnie wszystko inne było źle, więc no, byłem strasznie, strasznie dzieckiem takim z problemami wychowawczymi. I tak jak mówię, nie odnajdywałem się w relacjach z rówieśnikami bardzo. Wspomniałem wcześniej, że byłem, jestem jedynakiem. Dzisiaj to nie ma takiego znaczenia. Oczywiście miało to wielkie znaczenie w dzieciństwie. Wszystkie problemy rodziców nosiłem sam. Stawałem się ich spowiednikiem. Przeciąganą osobą na jakieś tam strony. Kiedy zacząłem dojrzewać, gdzieś na poziomie 15 lat, no i oczywiście zmagałem się z wielkim, no, brakowało mi potrzebą akceptacji, tak? Nie miałem tej akceptacji w domu. W takim rozumieniu, jaki potrzebowałem, czy akceptacji od rówieśników. W wieku 15 lat odkryłem alkohol i to było fantastyczne, w cudzysłowie oczywiście, odkrycie, ponieważ ono otworzyło fantastyczne drzwi do tego, żeby zostać akceptowanym przez rówieśników, czyli bardzo szybko stałem się takim wodzirejem alkoholowym, które realnie trwało przez następne 10 lat mojego życia. Oczywiście z alkoholem poszło wszystko, co można sobie wyobrazić, tak? Nie mówię o rzeczach takich oczywistych jak papierosy czy jakieś tam narkotyki. Ale drugim bardzo poważnym problemem stały się kobiety też w moim życiu. To jest bardzo takie, jak to mają używki, uzależnienia, człowiek się staje pewnym takim, no nie wiem, uścisku w całym tym uzależnieniu. Wynika to z tego, że ja po prostu w początkowych latach widziałem to jako kwestię, rzeczywiście imponowało to ludziom, którzy mnie otaczali w tamtym czasie. Kwestie dziewczyn, kwestie różnych relacji zaczęły imponować mojemu ojcu, który stał się wielkim fanem tego i taką sztuczną relację zaczął ze mną budować w tym układzie. Nie wiem, chwalił się przed kolegami, że nie wiem, że jestem taki fantastyczny chłopak. Pochodzę z małego miasta i w wieku 19 lat wyprowadziłem się do Wrocławia na studia, które dały mi możliwość robienia wszystkiego złego, tylko w większej skali, tak? Tylko już bez żadnej kontroli i jakby będąc coraz w większym wieku, znaczy starzejąc się, nie mówię dojrzewając, bo nie można było mówić o dojrzewaniu, ale po prostu no, zmieniało się to wszystko. No i nie było żadnych relacji, które w tym czasie, które można byłoby nazwać relacjami normalnymi. Tylko myliłem miłość seksualną z prawdziwą miłością. No jak to się kończy w takich sytuacjach? Wylądowałem w bardzo poważnej, trudnej relacji, która jeszcze trudność tej relacji polegała na tym, że kobieta, z którą byłem związany, miała dziecko. To dziecko stało się później bardzo dużym elementem utrudniającym rozstanie, ponieważ już w tym czasie Pan Bóg zaczął się bardzo mocno o moje życie, o mnie upominać. Do tego momentu byłem zagorzałym ateistą, wyznawałem jakby bardzo konkretnie różne bardzo proste skróty myślowe ludzi, którzy dzisiaj mówią, że Boga nie ma, czyli z cyklu dzieci w Afryce umierają i tak dalej. Jak może być Bóg? Jak wiecie, no, z takimi ludźmi ciężko się rozmawia, jeśli oczywiście mają taką postawę, jak ja miałem w tamtym czasie. Ale tak jak mówię, Pan Bóg zaczął się bardzo mocno upominać i ja zacząłem się bardzo źle czuć we wszystkim. Nie potrafiłem tego jeszcze wszystkiego nazwać, ale wszystko, co się działo, przestało jakby odgrywać taką rolę na zasadzie, że jest wszystko fajnie, tylko ja już chodziłem z takimi ciężarami, których właściwie nie potrafiłem nazwać.
Tu pierwszy wątek biznesowy się pojawia, będąc w relacji z tą dziewczyną, z tą kobietą. Założyłem pierwszą firmę w swoim życiu. I to jest o tyle fajny przykład tutaj, żeby powiedzieć, bo założyłem firmę z kolegą niewierzącym i nic tu nie było jakiegoś nieetycznego i tak dalej, ale z perspektywy lat, tak jak tutaj pastor wspomniał, że fajnie z perspektywy lat fajne rzeczy widzieć, to z perspektywy lat bardzo fajnie widać, że Pan Bóg od samego początku się pod tym biznesem nie podpisywał. Ja po prostu musiałem, wszystko było nie tak od dnia pierwszego. To była firma transportowa, byliśmy na samym początku bardzo mocno, bardzo poważnie okradzeni. I z jakichś tam planów związanych z biznesem górnolotnych czekał mnie rok wręcz no, katorżniczej pracy, która była związana z tym, żeby mieliśmy zatrudniać ludzi, ale musieliśmy wszystko robić sami, więc gigantyczne długi oddawać, bo byliśmy też zapożyczeni. Ale w pewnym sensie to przedsiębiorstwo zostało użyte do tego, że ja wtedy też mogłem zobaczyć, kim jest ta kobieta. Ja nie widziałem jakby, nie było w ogóle wsparcia, nie było niczego, ale tak jak wspomniałem wcześniej, może troszkę mówię chaotycznie, ale wspomniałem o tym chłopcu. Ja już chciałem się z tą kobietą rozstać, ale nie potrafiłem się z tego wydostać. Byłem już, chodziłem do przedszkola, na Dzień Ojca. Moja strona taka, pojawiła się bardzo poważna relacja z tym chłopcem i czułem się w potrzasku. Wtedy oczywiście, tak jak mówiłem, Pan Bóg już się upominał bardzo mocno o moje życie. Pojawił się kolega, jakiś tam kolega, mniejsza o to, skąd go znałem i jak. Natomiast zaprosił mnie na koncert chrześcijański, protestancki. On się zajmował organizowaniem koncertów różnych, nie tylko chrześcijańskich. Stwierdziłem, że czemu nie? Co właściwie mam powiedzieć? I wziąłem tu taką koleżankę ze sobą, ze świata, nazwijmy to w ten sposób. Chodź, pójdziemy, zobaczymy, o co chodzi. No i generalnie bardzo, bardzo prześmiewczo podchodziliśmy do tego, co tam widzieliśmy. Ludzie powstawali, podnosili ręce, śpiewali piosenki, których w ogóle nie rozumieliśmy, o co chodzi i tak dalej. Do jednej pewnej piosenki, której po prostu zacząłem słuchać, o czym pani śpiewa. Generalnie pani w refren tej piosenki, to była piosenka pani Beaty Bednarz. W tytule piosenki, w refrenie piosenki było będzie dobrze, tak w dużym skrócie mówiąc. I ja wtedy po prostu zacząłem się modlić. Pierwszy raz od nie wiem ilu lat w życiu, gdzieś tam wiadomo jestem z domu katolickiego i tak dalej. Zacząłem się modlić i po prostu domodlić się do Boga na zasadzie, że w cyklu doszedłem do ściany w życiu, że nawet nie jest, czy jesteś, tylko zacząłem to wyznawać, że jest i że proszę o reakcję, że proszę o pomoc, bo ja sam nie potrafię wyjść z całej tej sytuacji. Minęły 3 dni od tej modlitwy, już się nie śmiałem na tym koncercie, już się coś ze mną działo. I po tym koncercie 3 dni mijają, ja śpiący w nocy jak kamień. No teraz nie, bo mamy dzieci, nie? Ale wtedy spałem jak kamień. Budzę się i gdzieś tam włączony w nocy komputer, czytam jakąś korespondencję. No i tam wyszło z tej korespondencji, że jestem zdradzany przez tą kobietę i tak dalej, i tak dalej. To nie chodzi o to, że gdzieś tam jakaś moja męska duma czy coś takiego, tylko ja wiedziałem, że to jest taka rzecz, że dostałem klucz. Okej, to jest godność, wstaję, wychodzę, ja nie mogę być zakładnikiem pewnych rzeczy. No i dosłownie, no, na dniach po prostu się rozstaliśmy i tak dalej. Oczywiście mieszkaliśmy razem w życiu przed nawróceniem. Bardzo szybko wylądowałem w kościele protestanckim. Ten kolega, który mnie zaprosił na koncert, wziął mnie na nabożeństwo do kościoła. I to oczywiście było całkowicie Boże działanie, bo ja od samego początku, trafiając na te nabożeństwa,
W pewnym sensie oczywiście gdzieś tam szukałem relacji, było to trudne dla mnie okres i tak dalej, ale ja zacząłem bardzo poważnie słuchać te rzeczy, które są tam mówione. I będąc masę razy w kościele wcześniej, nie wiem, będąc tam mszy, było czytane Pismo Święte, jakoś nigdy tego przez te lata, które żyłem jak żyłem, jakoś nigdy do mnie to wszystko nie trafiało. Natomiast tutaj zacząłem słuchać tych rzeczy, zacząłem patrzeć po prostu na życie różnych chrześcijan. Po prostu myślałem, kurczę, co to za świat jest, nie? Ja po prostu nie ogarniałem tego. To znaczy, byłem tym absolutnie zafascynowany. Jak ja to mówię, osiągnąłem też w ogóle w tamtym czasie taki najwyższy współczynnik pokory w moim życiu, nie? Byłem zawsze takim strasznie pewnym siebie człowiekiem. Mimo tam przeszłości i tak dalej, a naprawdę poziom asertywności i wszystkiego, co myślałem sobie, był taki ponadprzeciętny. Ale wtedy miałem bardzo dużo pokory, dotknąłem dna. Kolejną decyzją stwierdziłem, że w tym wszystkim sprzątam, więc zamknąłem tą firmę z tym kolegą, poddawaliśmy długi, powiedziałem, że nie chcę tego robić. Teraz się nawracam i będzie cudownie. Wszystko pójdzie z góry, prosto. Jestem świetny, zawsze świetnie ze wszystkim dawałem. Bóg wszystko fajnie teraz poukłada. Fajne rzeczy słyszę, fajni ludzie wokół mnie są, będzie wszystko super. No i zaczęło się najtrudniejsze wtedy 6 miesięcy mojego życia, ponieważ stwierdziłem, no teraz znajdę fantastyczną pracę. Przez 6 miesięcy wysłałem 300 aplikacji o pracę. Byłem na masę spotkań, nie znałem żadnej pracy. W tym czasie kobieta, z którą byłem, bardzo się dobijała do tego, żebyśmy byli z powrotem razem i tak dalej, i tak dalej. No i jeszcze bardzo istotna rzecz, że przyjaciel, który mnie zaprowadził do tego kościoła, to jest taki wątek, może nie chodzi o to, żeby wchodzić w szczegóły, ale generalnie no ja mu wypłakiwałem się na ramieniu, on mnie wspierał i tak dalej, i tak dalej. Był jednym z liderów w tym kościele. No i po czasie się okazało, że tak naprawdę to kobieta, z którą żyłem, to z tą kobietą, ten mój przyjaciel, lider z kościoła, zdradza swoją żonę z tą kobietą. Czyli no, prowadzili takie, nie wiem jak to nazwać, podwójne życie, polegające na tym, że on był relacjonował, co się dzieje w moim życiu z pierwszej ręki. Dużo by opowiadać, to jest serial i tak dalej, kaliber bardzo poważny. Właściwie nie chciałem tego mówić, ale to wzmacnia troszkę przekaz, bo co jest bardzo istotne, w mojej drodze chrześcijańskiej w tym momencie dostałem strzała w nos, bo wszystko było nie tak, jak chciałem. Byłem zafascynowany Biblią, ludźmi i tak dalej, i tak dalej. A tu proszę taki numer, nie? No i na początku było ok, jakoś to uniosłem. No ale nie dałem rady. Po 2 miesiącach stwierdziłem, że to jest nie ten świat i to są tacy ludzie źli i tak dalej, że tacy jak cała reszta, ten świat jest do niczego. Tak co do zawartości, jak się tak robi i tak dalej, nie? No ale ja już miałem wtedy 25 lat i to jednak już coś więcej wiedziałem o życiu. Ale przede wszystkim Pan Bóg, tak jak powiedziałem wcześniej, strasznie się o mnie upomniał. Przez te kilka miesięcy zostało tak dużo rzeczy zasianych w moim sercu, że po prostu pochodzenie kolejne dwa miesiące po świecie, poza kościołem, poza tymi ludźmi, próba wrócenia do, nie wiem, nie mówię do poprzedniego życia, ale po prostu do życia poza społecznością, poza tymi rzeczami, okazało się być niemożliwe. Miałem tak silne pragnienie powrotu do bycia prowadzonym, bo ja ciągle potrzebowałem bardzo poważnego prowadzenia, że wróciłem. Ale wróciłem zupełnie inny. Nie zrozumcie mnie źle. Wszyscy w Kościele siebie potrzebujemy. Jesteśmy jednym organizmem. Jesteśmy w różnych miejscach i tak dalej. Życia wiele sobie możemy dać nawzajem. Ale Bóg musi być absolutnie tym podstawowym powodem, że tam się przychodzi. Mam nadzieję, że zrozumiecie ten przekaz, dlaczego to jest tak dla mnie istotne. Zmobilizował mnie ten okres też do tego, że ja w pewnym sensie postanowiłem, że muszę poświęcić kilka lat na to, żeby
w jakiś sposób wrócić do, nie wiem, może czystej kartki, nie wiem, jakiegoś takiego odbudowania życia. Więc przez te 4 lata, które nastąpiły przede mną, nie miałem żadnych relacji, nie miałem żadnych, mówię, relacji damsko-męskich. Jak się nawróciłem, w dniu, w którym się nawróciłem w tym kościele, z dnia na dzień przestałem spożywać alkohol, wszystkie używki, tak jest do dzisiaj. Nie mówię to w kategoriach, jakby nie wiem, że alkoholik, który nie wiem, jest ciągłym alkoholikiem i tak dalej. Nie, ja po prostu z dnia na dzień zostałem uwolniony ze wszystkiego. Była to świadoma decyzja i Bóg cały czas był ze mną przy tym i tak dalej, i stałem się wolny. Trudniejsze były te kwestie związane z przeszłością seksualną, z kobietami, które przeszły przez moje życie i później się z moją żoną też jakiś okres zmagali z tym w początkowym okresie naszego małżeństwa. Więc to nie jest zabawa, to są poważne rzeczy duchowe. Okej, fajne rzeczy. Minęły 4 lata. Właściwie 3 z hakiem. Przychodzi oto ta pani do naszego kościoła i mówi świadectwo. Została zaproszona na świadectwo, mówi świadectwo o wielkim cudzie, który doświadczyła w swoim życiu. Tutaj mała dygresja, to też zobaczycie, jak Kasia wyjdzie. My się różnimy pod wieloma względami. Jedną z takich rzeczy, które od razu żeśmy zauważyli, że mamy trochę inne postrzeganie. Ktoś by powiedział teologię. Nie, teologii innej nie mamy, ale nazwijmy to w ten sposób, Kasia jest bardziej duchowa, a ja jestem bardziej rozumowy, rozumowy, tak, powiedzmy, bardziej decyzyjnie i tak dalej, natomiast małżeństwo się zbliżamy do siebie. Natomiast mamy bardzo jedną cechę wspólną, to jest asertywność, znaczy więcej mamy cech, ale to jest bardzo, bardzo, przejawiło się na samym początku naszego poznania, czyli Kasia wyszła w kościele i powiedziała świadectwo i powiedziała ten cud, a ja, skoro jestem bardzo ostrożny z takimi rzeczami, więc postanowiłem od razu w pierwszej możliwej przerwie podejść i skonfrontować się i po prostu zadać jej proste pytanie, czy to jest w ogóle prawda, co ona powiedziała, nie? Więc jak sobie pewnie domyślacie, od razu mnie polubiła i przez wiele miesięcy bardzo się nie lubiliśmy, bardzo co żeśmy gdzieś tam przypadkiem się nie wchodziły jakieś rozmowy, no to po prostu kończyło się to wielkim spięciem, wielkim trzaskaniem drzwiami, gdzieś tam przez przypadek podwożenie czy coś takiego, różne historie burzliwe. No ale jakoś tak się potoczyło, że któregoś dnia siedzieliśmy w autobusie, gdzieś tam jechaliśmy na wyjazd kościelny i zaczęliśmy rozmawiać. Już finiszu jestem. Staliśmy się przyjaciółmi, stwierdziliśmy, że pochodzimy trochę razem do kina, nie mamy z kim chodzić do kina i tak dalej. W jakimś czasie Kasia powiedziała, że już się jej to nie podoba i że ona chce coś konkretniejszego. No ja nie chciałem takiej decyzji podjąć. Poprosiłem o 2 tygodnie, minęły 2 tygodnie, poprosiłem o kolejne 2 tygodnie na przemyślenie. Więc ona powiedziała, że okej, to nie ma sprawy, skoro tak to ma wyglądać. Po czym wysłała mi maila, że nie ma czasu na takie relacje w życiu swoim. No to ja wtedy dopiero zrozumiałem, że to nie jest tylko przyjaźń, że to jest zupełnie coś innego. Zrobiliśmy spotkanie, na którym zrobiłem, wiedziałem, że muszę po prostu wszystko wyznać jej. O moim życiu. Miałem taką potrzebę. Siedziała 3 godziny. Mówiłem monolog. Ani razu się nie odezwała przez te 3 godziny. Siedziałem dalej, 10 minut ciszy, 15 minut ciszy, no to stałem i wyszedłem. Cześć, cześć. No na szczęście zanim dojechałem do domu, powiedziała, że było ciężkie. W coś w tym stylu będzie było ciężkie, ale damy radę, nie? Po 3 miesiącach się oświadczyłem, ale umówiliśmy się, że historie naszych życia są takie, a nie inne, musimy się poznać. Więc umówiliśmy się, że rok czasu będziemy się poznawać. I dopiero wtedy się pobierzemy.
I też oczywiście umówiliśmy się, to było dla nas oczywiste, że pełna czystość małżeńska w kwestii seksualnej musi być. Traktowaliśmy to jako taką absolutnie drugą szansę od Boga, żebyśmy przeżyli coś, co będzie, jakie powinno być. Teraz Kasia. Żeby sobie jakoś to usystematyzować, zastanawiałam się o tym, co tutaj mogę powiedzieć i jak. I tak pomyślałam sobie, bo wiedziałam, że Andrzej będzie mój pierwszy, pomyślałam sobie, że jakiś tam temu mojemu słowu tytuł. Wtedy mi jest łatwiej jakoś ogarnąć to wszystko. I pomyślałam sobie, że Bóg na gruzach zbudował silne małżeństwo. Bo zarówno jak Andrzej miał swoją złą historię, ja również miałam swoją złą historię. Tak jak Andrzej wcześniej wspomniał, jesteśmy z dwóch rodzin dysfunkcyjnych. W dzieciństwie spotkałam się z ogromną sprawiedliwością. Mam trójkę dzieci, dwie dziewczynki niesamowite, są nasze dzieciaki. I widzę, jak dla mojej córy, która teraz jest w pierwszej klasie, pójście do pierwszej klasy było ważnym wydarzeniem. Dla mnie też było ważnym wydarzeniem. Niestety okazało się, że w klasie, w której byłam, był chłopiec, któremu się nie spodobałam, więc zabrał ze sobą, zmówił się z czterema kolejnymi chłopcami i codziennie po szkole mnie bili. I generalnie mam trochę podobną historię, bo on, zarówno Andrzej, doświadczył przemocy fizycznej, jak i ja. Ja doświadczyłam przemocy fizycznej ze strony rówieśników. Dla dziecka ogromnej wrażliwości, dlatego że Bóg wrażliwość włożył od początku w moje serce, było to traumatycznym wydarzeniem. Mój tato nie był w stanie mnie bronić, miał problemy z alkoholem, nie radził sobie z takimi konfrontacjami. Więc generalnie moje życie, te wczesnoszkolne, wyglądało tak, że wracałam ze szkoły najczęściej pobita, albo wyśmiana, albo opluta. Bardzo często było tak, że otaczali mnie kółkiem i po prostu kopali, i ja leżałam na śniegu. Przez to przestałam lubić chodzić do szkoły. Szkoła mi się kojarzyła z traumą, której nienawidziłam. Nie byłam zrozumiana przez nauczycieli. W późniejszych klasach siostry zabrały mnie na takie spotkanie odnowy w Duchu Świętym, gdzie po raz pierwszy doświadczyłam miłości Boga. I to było takie pierwsze spotkanie, pierwsze poczucie tego, że ktoś mnie kocha. I to było niesamowite uczucie, niesamowite doświadczenie. Ale oczywiście wróciłam do szkoły z takim tym chrześcijańskim flow i zaczęłam opowiadać o Bogu. Zaczęłam opowiadać o Bogu, jak to doświadczam, jak to przeżywam. Spotkało się to z kolejnym odrzuceniem, z kolejnym wyśmiewywaniem się ze mnie, szyderstwem i odrzuceniem. Doprowadziło to mnie do takiego miejsca, że postanowiłam sobie, od dzisiaj to już mnie nikt nie zrani. Postawiłam bardzo dużą ścianę na swoim sercu. Doświadczyłam tyle odrzucenia, że powiedziałam, od dzisiaj nie chcę i jakby mówię nie na wszelki objaw miłości w moją stronę. Bardzo szybko weszłam w niewłaściwe towarzystwo, alkohol, narkotyki, papierosy. Już w szkole podstawowej sięgałam po marihuanę. Kiedy poszłam do szkoły licealnej, poznałam chłopaka, który był dealerem amfetaminy. Amfetamina dawała mi speeda, dawała mi coś, co napędzało mnie, co dawało mi siłę, co dawało mi agresję, wzmacniało moją agresję. Do tego dodawało mi kopa, że czułam się kimś, czułam się, że teraz to już nikt mi nie podskoczy. Byłam człowiekiem, który najczęściej dominował i niszczył słabszych. Z tego wrażliwego, takiego ciepłego dziecka stałam się człowiekiem, który chodził tylko ubrany w czerni i nienawidził siebie, nienawidził swojego życia i nienawidziłam innych. Relacja z tym chłopakiem szybko się skończyła, dlatego że traktowałam go bardzo przedmiotowo i poznałam następnego chłopaka. I teoretycznie wyglądało wszystko fajnie. Byliśmy takimi typowymi nastolatkami, zakochanymi, chodziliśmy na koncerty, wina, jakieś tam imprezy, aż któregoś dnia przyszedł do mnie ten mój chłopak i powiedział, słuchaj, poczęstowali mnie takim narkotykiem, po którym po prostu łeb urywa.
Ja mówię, tak? No mówię, tak, tak, słuchaj, musisz spróbować. Po prostu wszystkie problemy odchodzą. Spróbujesz, jest po prostu genialnie. I tak w ten sposób po raz pierwszy spróbowałam brown sugar, czyli sypkiej formy heroiny. Jeden raz, drugi raz, tak naprawdę nie wiedziałam, w co wchodzimy, czym to się zakończy. Po paru miesiącach, pamiętam jak dziś, obudziłam się któregoś dnia, wstając do szkoły, po prostu połamana całkowicie. Zadzwoniłam do niego i powiedziałam, Kosmala, nie mogę chodzić, po prostu całe ciało mnie boli. On mówi, wiem Kaśka, wpieprzyliśmy się. I to był moment, kiedy byłam uzależniona już fizycznie, psychicznie i tak naprawdę całe nasze życie toczyło się wokół heroiny. Nasi znajomi, których na początku tworzyliśmy taką niesamowitą paczkę, powoli stawaliśmy się paczką ludzi, którzy się okradają, są dla siebie, nie potrafiliśmy sobie ufać. Nawet ja ze swoim chłopakiem nie potrafiliśmy sobie ufać. Wszystko tak naprawdę, o co dbaliśmy w ciągu dnia, to było jak zdobyć kasę na kolejną działkę. Widziałam, że mój stan się pogarsza. Swoje ciało doprowadzałam do stanu krytycznego wykończenia. I wiedziałam, że środowisko, w którym jestem, jest tak wciągające, że nie uwolnię się od tego sama. Wiedziałam, że potrzebuję pomocy. Pan Bóg wtedy postawił na mojej drodze chłopaka mojej siostry i to on jakby bardzo dużo ze mną rozmawiał, tłumaczył mi zależności, pokazywał mi, w jakim jestem miejscu. Ale ja nie potrafiłam przerwać tego, nie potrafiłam powiedzieć nie. Razem z tym chłopakiem, z którym byłam w tej relacji, wielokrotnie próbowaliśmy rzucić, ale najczęściej się kończyło to tak, że on po prostu przychodził naćpany i ja mówię, no to co, przerwamy detoks, tak? No to dobra, no to ja też idę się naćpać. I nie potrafiliśmy, oboje się ściągaliśmy na dno. Aż któregoś nie pamiętam, obudziłam się, co też nie było normalne, że się obudziłam, dlatego że byłam po dużej dawce heroiny. Obudziłam się i zaczęłam się modlić. Zaczęłam się modlić i mówić, Boże, jeżeli istniejesz, po prostu wyrwij mnie z tego świata. Wyrwij mnie z tego świata. Nie chcę już tak dłużej żyć, albo zabierz mnie teraz. Nie chcę tego życia. I pamiętam, że następnego dnia obudziłam się i przestałam brać. To był cud, którego doświadczyłam. Przestałam brać heroinę. 3 dni po na detoksie w domu. Rodzice o niczym nie wiedzieli, więc wyobrażajcie sobie sytuację. Po prostu umieram na łóżku, mam halucynacje. Wszędzie mi się wydaje, że leżą porcje heroiny wokół mnie. A mi tato wchodzi do pokoju i mówi, Kasia, idź po ziemniaki. To było takie po prostu masakryczne dla mnie doświadczenie, bo ja sobie myślałam, matko, jakie ziemniaki, gdzie ja jestem? W ogóle traciłam kontakt z rzeczywistością. Ale byłam czysta i to było najważniejsze. Kolejnym ważnym elementem, którego musiałam doświadczyć, to było to, że musiałam uciec od środowiska, które po prostu było dla mnie totalnie destrukcyjne. Nadarzyła się taka okazja, moja siostra ściągnęła mnie do Londynu. I tam wydawałoby się, że już prowadziłam normalne życie. Normalne życie z cyklu praca od poniedziałku do piątku, a w weekendy imprezowanie. Kolejni mężczyźni, imprezy. Narkotyki miękkie, wydawało mi się, że już nie mam problemu, heroina była już dla mnie jakąś lekką przyszłością. W tym czasie dowiedziałam się, że mój chłopak, z którym zaczynałam heroinę, przedawkował, umarł. Strzelił sobie złoty strzał. Powoli moi znajomi z starego życia z Wrocławia umierali jak po prostu pionki porzucane. To były dla mnie trudne informacje. Nie potrafiłam sobie z tymi poradzić. Gdzieś zaczynałam pytać Boga o sens życia, zaczynałam pytać Boga, gdzie ty jesteś w ogóle? O co chodzi w tym świecie? Zaczęłam doświadczać tego, że ten świat... Pomyślałam sobie tak, wiecie... Pomyślałam sobie, kurde, spróbowałam wszystkiego w tym życiu. I nigdzie nie znajduję ukojenia. Nigdzie nie znajduję... Ciągle w moim sercu była jakaś taka totalna pustka i tęsknota za jakimś takim rodzajem miłości, które nie potrafiłam nazwać. Więc żyłam sobie tak na zasadzie... Panie Boże, ratuj, a za chwilę na imprezę. Panie Boże, ratuj, a za chwilę na imprezę. Ale gdzieś coraz bardziej moja dusza zaczynała krzyczeć i wołać do Niego. Krzyczeć i wołać. Potrafiłam się upijać, iść nad rzekę, nad Tamizę. Tam miałam takie swoje ulubione miejsce. I po prostu darłam się do Boga. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Odpowiedz mi. I któregoś dnia Bóg odpowiedział. Odpowiedział w niesamowity sposób. Była gdzieś około godzina 22, kończyłam pracę na Charing Cross Station, na stacji Charing Cross, sprzedawałam kwiaty. I wyobraźcie sobie, że nagle słyszę taką cichą, cichutką myśl w głowie.
jesteś beznadziejna. Wiecie, takich myśli mamy bardzo dużo, więc wiedziałam dokładnie, co z nią zrobić, z cyklu spadaj. I zaczęłam dalej przygotowywać się do pakowania kwiatów. Ale ta myśl zaczynała być coraz wyraźniejsza. Jesteś beznadziejna. Jesteś beznadziejna. Jesteś beznadziejna. Zobacz na tych wszystkich ludzi. I nagle tak stanęłam, jakby ta myśl wytrącała mnie z tej rutyny zamykania tej budy, którą chciałam zamknąć i pójść sobie ze znajomymi na piwo. I zaczęłam, stanęłam i tak spojrzałam na tą stację, popatrzyłam i myśl szła dalej. Zobacz na tych ludzi. Oni mają przyszłość. Pewnie studiują, pewnie realizują swoje marzenia. A ty kim ty jesteś? Jesteś jakimś tanim robolem na zachodzie. Nie masz żadnych praw tutaj. Byłam chyba to, nie pamiętam, czy byłam legalnie, czy nielegalnie, bo też robiłam przewały z tym. I zobacz, zobacz, co ty masz. Jesteś nikim i będziesz nikim. I twoje życie nie ma żadnego sensu i znaczenia. I umrzesz nikim. Te słowa były tak wyraźne, słuchajcie, że autentycznie miałam totalny problem, żeby zamknąć tą budę. Ledwo mi się udało, zatrzasnęłam te wszystkie kłódki i stwierdziłam, nie, biegnę na swoje ukochane miejsce nad Tamizą, tam muszę się wyryczeć, muszę się odnaleźć, może jakiegoś browara, nie wiem, coś po prostu muszę się uspokoić. Ta myśl cały czas mnie bombardowała coraz głośniej i głośniej. Jesteś beznadziejna, nic z ciebie nie będzie. Zobacz na swoją przeszłość, twoi wszyscy znajomi poumierali. Ty też nic nie osiągniesz w życiu. I pamiętam, że wtedy się spakowałam i zaczęłam biec na tą Tamizę. Usiadłam nad Tamizą, nad tym swoim miejscem. Nie było nikogo, było już około godziny 23, jak to wszystko miało miejsce. I siedzę, te myśli cały czas mnie dalej bombardują. I nagle telefon. Myślę sobie, o nie, nie tylko moja przyjaciółka, która po prostu jak wypije, to tak lubi rozmawiać z parę godzin. Nie mam siły na nią. Ale widzę, że telefon jest z Polski. Więc myślę sobie, bardzo często moje siostry, które w tym czasie były wierzące, one są wierzące, walczyły o mnie. Po prostu to była fizycznie, naprawdę wielokrotnie modliły się o moje życie. Więc mówię, ktoś z Polski, może coś ciekawego mi powiedzą. Odbieram telefon i słyszę po drugiej stronie taki tekst. To była moja siostra Iwona. Kasia, nie wiem, co się dzieje, w jakim niebezpieczeństwie jesteś, ale paradoksalnie, będąc u znajomych, usłyszałam, że muszę się za ciebie pomodlić, więc poprosiłam, czy mogłabym przejść do osobnego pokoju. Siedzę w osobnym pokoju, modlę się o ciebie i widzę, że siedzisz nad rzeką. Dokładnie opisała miejsce, gdzie jestem. Widzę, że jesteś nad rzeką. Widzę, że stoi za tobą jakaś czarna postać w czarnym płaszczu i ja się jej sprzeciwiam teraz w imieniu Jezusa Chrystusa i ogłaszam nad tobą psalm 139. Ona mówi do mnie, znasz psalm 139? A ja mówię, jaki psalm 139? Ja ledwo Biblii czasami trzymałam w ręce. A ona mówi, nie martw się, ja ci przeczytam. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka, ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a ty, Panie, już znasz je całe. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Zbyt cudowna jest dla mnie twa wiedza, zbyt wzniosła, bym ją pojął. Dokąd ujdę przed duchem twoim i dokąd przed obliczem twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych i tam jesteś. Gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka twoja, dosięgłaby mnie prawica twoja. A gdybym rzekł, niech ciemność mnie ukryje i nocą się stanie światło, wokoło mnie to i ciemność nic nie ukryje przed tobą, a noc jest jasna jak dzień, ciemność jest dla ciebie jak światło. Bo ty stworzyłeś nerki moje, ukształtowałeś mnie w łonie matki mojej. Wysławiam cię za to, że cudownie mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła twoje i duszę moją znasz dokładnie. Żadna kość moja nie była ukryta przed tobą, choć powstawałam w ukryciu, utkany w głębinach ziemi. Oczy twoje widziały czyny moje, w księdze twej zapisane były wszystkie dni przyszłe, gdy jeszcze żadnego z nich nie było. Pan Bóg zobaczył mnie tam, w miejscu, gdzie ja czułam się totalnie niegodna. Zawołał mnie i powiedział, widzę cię. Ja ciebie widzę. I wiecie, kiedy tutaj dzisiaj weszłam do tego miejsca, pomyślałam sobie, Panie, co chcesz powiedzieć do tych ludzi?
to tak bardzo mocno poczułam, że Pan Bóg chce wam powiedzieć, że On też was widzi. Bo obserwując życie mojego męża, kiedy później weszliśmy w związek małżeński i patrząc, jak rośnie jego firma, jakie ma zmagania, widziałam bardzo często, że zmaga się z samotnością, że podejmuje decyzje, które są trudne dla niego, że nie wszyscy go rozumieją, że musi czasami podjąć decyzje, które wymagają potężnej odwagi. Jest bardzo samotny w tym. Ja wtedy też byłam bardzo samotna. Moja dusza była podzielona. Z jednej strony chciałam Boga, z drugiej strony nie potrafiłam oderwać się od świata, który mnie tak bardzo ciągnął i nęcił. I Bóg przyszedł i powiedział: ja ciebie nie potępiam. Ja ciebie kocham. Ja mam dla ciebie przyszłość. Ja widzę twoje życie. I nawet jak się schowasz, nie wiadomo gdzie, to ja ciebie wyrwę. I ja ciebie widzę. I to był moment właśnie tego cudu, który się zadział w moim życiu. I ten psalm 139 stał się takim słowem rema na moje kolejne 10 lat. Na 10 lat, które poświęciłam do wychowywania swoich dzieci. Kiedy wróciłam do Polski, bardzo szybko weszłam w kościół, bardzo szybko poddałam się pod autorytety. Wiedziałam, że decyzje, które podejmowałam dotychczas, były złymi decyzjami, że potrzebuję zacząć słuchać ludzi, którzy wiedzą troszkę więcej o życiu niż ja. Zacząć patrzeć na tych, którym się udało, którzy słuchają głosu Bożego, że potrzebuję wejść pod autorytet, potrzebuję moją niezależność poddać Bogu. I tak właśnie oto, będąc w kościele, powiedziałam swoje świadectwo i tak poznałam też mojego męża, który na początku to świadectwo trochę tak zbył, zadając mi pytanie właśnie, czy to faktycznie się zadziało. Ale kiedy później weszliśmy w tą relację, zobaczyliśmy, że faktycznie mamy inne obdarowania i to jest nic złego. To jest siła małżeństwa, że jesteśmy różni, że jesteśmy inni, że nasze różne obdarowania dzisiaj budują silne przywództwo, jakim jesteśmy. A silne małżeństwo to silny Kościół. I na ten moment chciałabym zakończyć, czyli zakończamy na etapie poznania się. To tyle, jeśli chodzi o świadectwa, w sensie takim do nawrócenia. Natomiast teraz troszeczkę rzeczywiście z perspektywy biznesowej bardziej będzie, ale biznesowej, ale mimo wszystko żona. Bo to jest... Jak się poznaliśmy, to ja już prowadziłem firmę za 2 lata. I to była firma założona przez czterech. Jeden wspólnik jest nieaktywny. Ale założyliśmy firmę trzech chrześcijan. I ja miałem wtedy 27 lat. Dzisiaj mam 41, 42. I patrząc na moją przeszłość, to było bardzo fajne, romantyczne założenie. Zakładamy chrześcijańskie przedsiębiorstwo. Co my pod tym pojęciem rozumiemy, chrześcijańskie przedsiębiorstwo. Chcieliśmy bardzo konkretne zasady do świata. Chcieliśmy stworzyć miejsca pracy dla samych siebie, czyli pracowaliśmy wcześniej w różnych miejscach, różne rzeczy robiliśmy, koncerny i tak dalej, i tak dalej. Stwierdziliśmy, kurczę, sami sobie wykreujemy świat taki, jaki chcemy, etykę. Będziemy robić, co będziemy uważali za słuszne, będziemy zatrudniać chrześcijan. No będzie super. No i oczywiście tak, produkt. Produkt wybitnie chrześcijański, tak nam się wydawało oczywiście. No jest likwidacja różnych tam, są systemy informatyczne, nie będę wchodził w szczegóły, ale generalnie zmierzające do tego, że eliminujemy patologie, kontrolujemy, optymalizujemy, robimy takie różne rzeczy, które no są Boże, tak? Jakieś takie wartości. Nie, to nie jest sprzedawanie papierosów na przykład. Nie? To jest zupełnie coś innego. Dlaczego wspominam tutaj o Kasi? Dlatego, że jej rola przez te kilkanaście lat... ja musiałem do tego dojrzeć, żeby tą rolę w odpowiedni sposób zobaczyć. Natomiast mówię teraz już z innej perspektywy czasu i tak dalej. Natomiast z czym się zmagaliśmy przez te wszystkie lata najbardziej. Mówię pod tym kątem, żeby pokazać, jakie znaczenie w tym wszystkim ma Kasia.
Kluczowa rzecz to nasze chrześcijaństwo jest, idąc w świat, funkcjonując w określonym świecie, jest permanentnie konfrontowane. Jesteśmy cały czas sprawdzani, cały czas musimy, stajemy przed różnymi dylematami. Mimo tego, że myśmy sobie bardzo jasno powiedzieli, zero łapówek, nie wiem, jednoznaczne zasady z ani przyjmowania, ani dawania, bo i takie propozycje się zdarzały. Nie wiem, no, zasady, co robimy z dziesięciną, jak robimy, wszystko mieliśmy poukładane po Bożemu, jak trzeba, tak? Powiedzmy tak podręcznikowo. Natomiast życie niesie za sobą różne ciężary, różne sytuacje, w których po prostu zdajemy lub nie egzaminy. Nie ma absolutnie szansy na to, że wszystkie egzaminy się zda. Są tylko egzaminy, które możemy poprawić. Są takie, że zdamy od razu, okej, okay, ale te, które nam się nie uda, to mamy szansę poprawić. I mamy Boga, zwracamy się do Boga i mój przywilej współpracy z przyjaciółmi jest, dzisiaj jesteśmy się przyjaciółmi, wtedy byliśmy tylko kolegami, jest taki, że Bóg nas dobrał, tak jak troszeczkę, w pewnym sensie, firma trochę czasem wspólnicy, to jest jak małżeństwo, tak, troszkę, też nas dobrał na zasadzie bardzo dużej różnorodności. Ale to się uzupełniamy i to mechanizm dzięki temu może iść do przodu, no ale to też rodzi konflikty i różne sytuacje. I w sytuacji, kiedy prowadzi się, jest się chrześcijanami, to tak jak i w małżeństwie, jeśli pojawiają się konflikty, to zawsze mamy punkt odniesienia. Nie musimy brać stronników, nie mamy ten, tylko możemy otworzyć pismo i powiedzieć, to zobacz, wiesz, właściwie w tej całej sytuacji to. Więc to jest luksus. Pod tym kątem prowadzenie firmy, jeśli mamy właściwych ludzi obok siebie, to jest luksus. Oczywiście przez lata mogą się zmienić, oziębić, chłodzić i tak dalej. Szczególnie, jeśli zacznie się odnosić coś, co świat nazywa sukcesem, tak? To możemy sobie nazywać to zupełnie inaczej. Natomiast każdy może się z tym zmagać, tak? Nie mówię z samym pieniądzem, ale z poczuciem, kurczę, jestem dobry. Ale ja to jestem dobry, to zrobiłem, tamto zrobiłem i tak dalej, nie? To niby są pozornie takie małe rzeczy i mogące mówić o niedojrzałości, ale myślę, że jak przychodzi w biznesie tak zwany sukces, to jest gigantyczne wyzwanie, żeby po prostu mieć pokorę, chodzić po ziemi. Nawet jak się ma wspólników i się konfrontujemy, to ważne mieć, żeby mieć pokorę. Ja myślę, że akurat to nie jest sfera, z którą ja osobiście się mocno zmagam. Zmagam się z innymi rzeczami i powiem, i tutaj przychodzę jakby do małżonki. Pierwszą rzeczą, jaką nam zweryfikowało piękny plan prowadzenia chrześcijańskiej firmy, to było zatrudnianie chrześcijan. Może macie inne doświadczenia i tak dalej, i tak dalej. To nie jest win-win sytuacja. Że zatrudnimy chrześcijanina, to znaczy, że kurczę, będzie etyka, będzie super. Będziemy mieli fantastyczną, miękką ewangelizację, jak ja to nazywam, czyli no naturalnie z rozwojem firmy brakowało już nam fachowców po kościołach we Wrocławiu, więc musieliśmy zatrudniać ludzi z rynku. Więc jeszcze lepiej będziemy mieli po prostu chrześcijanie, będą świetnym przykładem dla ludzi obok i będą się ludzie nam nawracać w pracy. No, to efekt był taki bardzo często, że to, że byliśmy chrześcijanami, to ktoś miał oczekiwania od nas, tak? Czyli, że pewnego rodzaju będzie, ja nie generalizuję oczywiście, nie wszyscy, mówię teraz o tych negatywnych, bo mam masę przypadków, że wchodzili i w ogóle nie trzeba było, po prostu samemu można było pochylić głowę. Ale mieliśmy przypadki polegające na tym, że było oczekiwanie po prostu, że będzie lepiej, taryfa ulgowa będzie jakaś, bo jesteśmy chrześcijanami. Nie, że będzie więcej, tylko będzie łatwiej. Tutaj rola Kasi sprowadzała się do tego, że ona z boku widziała różne moje decyzje i mi mówiła z cyklu, wiesz, coś czuję, że to nie jest dobry pomysł, nie? Wiecie, coś tam wcześniej o sobie mówiłem, nie? Ale asertywność, pewność siebie i tak dalej, sam myślałem, jasne, politycznie no, masz rację żoną i w ogóle. No ale gdzieś tam sobie myślałem, kurde, co ona o tym wie? No, ja tutaj po prostu tam zmagam się i tak dalej, nie, tu z chłopakami rozmawiam, ona mi przychodzi i tak dalej, gada takie rzeczy, że tu mi mówi, duchowo czuję i w ogóle.
Trochę prześmiewczo mówię do siebie, oczywiście tak nie było, nie? Aż tak źle, nie? Natomiast zobaczyłem z czasem, że po prostu co nie powiedziała, to miała rację. Co nie zatrudniłem jakiegoś przyjaciela, bądź bliskiej mi osoby, to który mówiła, że to nie jest dobry pomysł, no to tak się niestety kończyło, że po prostu ja szedłem po prostu, no, stawałem się bardzo złym człowiekiem w jakiejś tam opinii rozpowszechnianej i traciłem kolegę, tak? To jest ważne, że ja mam takie podejście, że ja nie prowadzę w firmie ani w życiu konkursu popularności. Ludzie mogą myśleć, no nie startuję w konkursie. Ja mam konkurs po prostu z Panem Bogiem i to jest jedyny konkurs, w którym, w cudzysłowie, konkurs biorę udział, więc mnie nie ruszają rzeczy, że ktoś mówi o mnie źle, mówi o mnie fałszywe świadectwo. Ale miało dla mnie znaczenie właśnie tutaj, w tych sytuacjach. Po pierwsze, to zobaczyłem, że żona pewne rzeczy widzi i zaczęła odgrywać też bardzo istotną rolę, kiedy ja traciłem tych przyjaciół, bo ta utrata była tych ludzi i tak dalej, to ja się zmagałem z tym, że poległem. Nie byłem w stanie ich wnieść na odpowiedni poziom. Nie byłem w stanie wyciągnąć z talentów, które mają. I ona mi zaczęła pokazywać perspektywę, krok po kroku, że troszkę może bawię się w Pana Boga w niektórych kwestiach, troszkę może niosę ciężary, które nie są moimi ciężarami, że może warto po prostu... oddać Bogu, co jest Boga, a nie bawić się po prostu w próbach chodzenia w Jego butach. Podobnym problemem jest zwalnianie ludzi. Zwalnianie chrześcijan i niechrześcijan zawsze było dla mnie gigantycznym wyzwaniem. Tak jak powiedziałem, mamy wspólników o różnych obdarowaniach, ale to ja byłem ten od tej właśnie niefajnej roboty zawsze. Bo mimo wszystko sobie najlepiej z tym radziłem, ale pozornie. Mnie kosztowało to zawsze kupę emocji i myślę, że to będzie walka do końca życia dla mnie, ale z pomocą Kasi jest to ciągle... Jakby ten poziom trudności jest mniejszy. Ja nie zawsze byłem myśli o jak oni sobie poradzą, co będzie z jego rodziną, jak on znajdzie pracę, jak to w ogóle będzie wyglądało. Natomiast znowu, zobacz, perspektywa, nie jesteś Bogiem, nie jesteś ten, Bóg się nimi zaopiekuje i tak dalej, i tak dalej. Kasia jest czymś rodzaju coachem dla mnie, sprowadzającym mnie na ziemię z perspektywy zmagań moich w firmie. Chyba największym moim wyzwaniem takim w życiu zawodowym i w biznesie i w pracy z ludźmi jest umiejętne panowanie nad największym darem, jaki chyba mi dał Pan Bóg w moim życiu zawodowym, czyli panowanie nad językiem. Dał mi możliwość prowadzenia bardzo dobrej szermierki słownej i argumentacji z klientami, z pracownikami i tak dalej, ale jak to z narzędziami bywa, czasem można je używać w niewłaściwy sposób. I tak jak powiedziałem, w tej sferze żona też jest blisko mnie w tych wszystkich tematach i nikt tak jak ona nie jest w stanie dotrzeć do mojego serca i zobaczyć i moich motywacji, i ciężarów, jakich w danej kwestii noszę. Potrafi pomóc mi w tych pseudo-wyrzutach sumienia, jeśli noszę ciężary, które nie powinny być moimi. Myślę, że to tak w dużym skrócie, co chciałem powiedzieć o właśnie takich zmaganiach sprowadzenia z biznesem, czyli tego, że oczekiwanie na początku i rzeczywistość. Myślę, że Bóg w przeciwieństwie do tego, co wspomniałem we wcześniejszej części
mój pierwszy, ten biznes, który byśmy określili. Tutaj Pan Bóg się od samego początku przyznaje do tego i wierzy, że tak będzie, że będziemy wierni i tak będzie szło dalej. Bardzo istotnym elementem, który w tym fragmencie chcę kończyć, już przekazuję Kasi, jest powiedzenie o co się działo z Kasią, jeśli chodzi o życie zawodowe w tym czasie. Podjęliśmy wspólnie decyzję, jak pojawiła się pierwsza ciąża, Kasia wtedy pracowała, podjęliśmy wspólną decyzję, że Kasia nie będzie pracowała, że będzie zajmowała się, znaczy w sensie takim zawodowym, sformalizowanym, że jej pracą będzie praca w domu z dziećmi. Dla mnie to była, znaczy była to dla nas z punktu widzenia Boga i wszystkiego, była to dla nas oczywista decyzja. Przy założeniu oczywiście, jeśli Pan Bóg błogosławi, że na tyle jest w ogóle możliwość, myśmy się tą możliwość mieli. I po latach widzę, że ta decyzja była przede wszystkim prosta dla mnie, bo ja miałem, że tak powiem w cudzysłowie, wszystko pozałatwiane, tak? Czyli wszystko, co było dla mnie najważniejsze priorytetami, czyli rodzina i tak dalej. Natomiast dla Kasi to nie była trudna decyzja, ale życie niosło za sobą różne wyzwania. Świadomie zdecydowała się na to, że będzie siedzieć w domu, że swój wolny czas odda na służbę non-profit w kościele, w poradnictwie, w różnych kwestiach, które nie będą przynosiły pomiaru, który robi świat, czyli ile zarabiasz, jaki to jest pieniążek, jakie to ma przełożenie. I wyzwaniem stał się świat, po prostu świat, otoczenie. Nasi rodzice, którzy tego nie rozumieli, nasi różni znajomi, którzy tego nie rozumieli i po prostu, wiecie, sami wiecie, otaczający świat nas, który krzyczy nam ja, mój egocentryzm i tak dalej, jesteś ty ważny. Ale myślę to, ja już zakończę, bo Kasia powie z mojej strony. A więc po tym świadectwie jakby doświadczonej miłości Boga i tego takiego cudownego spotkania go tam nad Tamizą i poznania już Andrzeja w kościele, postanowiliśmy, że chcemy żyć razem, że chcemy wejść w związek małżeński. Widzieliśmy, że chcemy, że Pan Bóg w jakiś sposób łamie to przekleństwo pokoleniowe, które było w naszych rodzinach i że jesteśmy pierwszym pokoleniem, które wnosi nową kulturę szacunku do swojego związku, że chcemy inaczej do siebie odzywać się, chcemy inaczej funkcjonować, chcemy być innym małżeństwem niż te, które oglądaliśmy w naszych rodzinnych domach. Pamiętam taką sytuację, to nie było łatwe, to nie było łatwe, dlatego że każdy z nas wnosił swój bagaż doświadczeń. I pamiętam jedną z takich sytuacji, która gdzieś mi utkwiła w głowie, jak podczas którejś kłótni, ponieważ oboje jesteśmy silnymi charakterami, tak jak mój mąż wspomniał, po prostu wstałam, wyszłam i trzasnęłam drzwiami, bo taki model funkcjonowania zawsze miałam. Kiedy były problemy, ja po prostu uciekałam. Nie brałam odpowiedzialności za rzeczy, które się działy. I pamiętam, że Andrzej wtedy wyszedł za mną do tego pokoju i powiedział, dokąd uciekasz? My nie będziemy uciekać, będziemy rozwiązywać te problemy. I pamiętam, że ja się poczułam w potrzasku. Poczułam, że coś musi być złamane, że mój stary sposób funkcjonowania musi się przemienić. Ja muszę zaprosić Boga do tego swojego starego funkcjonowania, bo faktycznie chcę tworzyć związek, w którym nie będę uciekać. Że chcę stworzyć związek, w którym nasze dzieci będą widziały, że w naszym małżeństwie nie ma słowa rozwód. Nie istnieje. Kiedy dzisiaj wracają ze szkoły i pytają się, bo są dotknięci tym, co się dzieje wokół, małżeństwa się rozpadają na lewo i prawo i pytają, mamo, czy wy się rozstaniecie? Po prostu mówimy, nie, to nie istnieje dla nas takie słowo. Kiedy się kłócimy, bo takie rzeczy, to jest jedna ze sfer, które musimy panować nad sobą, czyli nad językiem. A jak wiadomo, nie tak łatwo język opanować, to po prostu wiemy, że nie pada słowo rozwód. Nie pozwalamy sobie na takie kompromisy ze światem, nie pozwalamy sobie na takie kompromisy sami ze sobą. Jesteśmy bardzo ostrożni w tym. I faktycznie tak się zaczęło 10 lat. Ja to nazywam 10 lat podróży mojej z Panem Bogiem w zaciszu domowym, gdzie poświęciłam swoją karierę dla moich dzieci, żeby wychować nowe pokolenie, które będzie silnym pokoleniem. Zaczęliśmy wspólnie dawać im ciepło
ogniska domowego i widziałam, kiedy Andrzej wracał zmęczony z pracy. Starałam się dawać mu przestrzeń do tego, żeby odpoczął, żeby trochę złapał oddech, zanim puszczę go w ręce dzieciaków. I gdzieś tam Pan Bóg za tym zaczął się wszystkim przyznawać i był z nami w tym. Świat tego nie rozumiał. Moi znajomi tego nie rozumieli. Bardzo duża była presja towarzystwa, kochanych takich przyjaciółek, z którymi spotykałam się, bardzo ambitne zresztą. Zawsze się lubiłam otaczać w towarzystwie ludzi, którzy osiągają coś, gdzieś dokądś dążą, mają wizję i plan. I pamiętam, nieraz wracałam z takiej kawki, gdzie na zasadzie koleżanki mi przedstawiały swoje kolejne pomysły, plany, co realizują, a później tak, no, a tam u ciebie co, Kasia? I pamiętam, że to było dla mnie trudne, naprawdę. Moje ja się musiało zginać i wyginać. Ale równolegle, dzisiaj z perspektywy 10 lat patrzę, że to był czas błogosławiony, kiedy miałam czas na to, żeby pod parasolem mojego męża i jakby bycia pod takim jego autorytetem i tego, że on zaopatrywał nasz dom, ja miałam czas do tego, żeby słuchać głosu Bożego, żeby spotykać się w takich cichych miejscach z Panem Bogiem i po prostu przybliżać się serce do serca. Bóg powoli przygotowywał mnie do posługi, którą dzisiaj pełnię w Kościele. Łamał mnie, kiedy zaczęłam pracować z ludźmi bezdomnymi, uzależnionymi. Pan Bóg łamał wszystko, cały mój komfort, jakby całe moje życie dotychczasowe, kiedy patrzyłam na ludzi bezdomnych, po prostu kruszyło się, bo myślałam sobie, Boże, ile ja się mogę od tych ludzi nauczyć, ile oni mogą mi dać. I pamiętam, że po prostu dla mnie to były takie kroki milowe i nie w tych takich sukcesach światowych. Nie zdobywałam kolejnych nagród czy prestiżu w takim świecie, w świecie na zewnątrz, ale w świecie duchowym i w takim wzrastaniu w poznaniu Boga dochodziłam do miejsca, gdzie po prostu jak spotykam się z Bogiem, to wiem, że spotykam się z moim tatą i wiem, co od Niego mam i wiem, jak wiele On mi daje. Ale w tym też, w tej roli bardzo pomógł mi mój mąż. Nieraz skończyło się tak, że po prostu płakałam, płakałam, płakałam. Myślałam sobie, moje życie nie ma sensu. Moje życie nie ma żadnego celu. Jedyne co, to po prostu przebijanie pieluch. Pamiętam, jak każde kolejne dziecko, że czasami było tak, że ja cały dzień nie słuchałam, nie prowadziłam żadnej konkretnej rozmowy na poziomie intelektualnym, oprócz gaga, gugu, gigi, go. I tak sobie myślę, Boże, to wszystko, to tak ma wyglądać. I wtedy Andrzej przychodził z pracy i ja po prostu spotykał mnie siedzącą przy stole, zapłakaną i żalącą się mu, że moje życie nie ma sensu. I on podnosił mnie. Podnosił i budował. I mówił, nie, twoje życie ma sens. Zobacz, zobacz, co my tutaj budujemy. Zobacz, jaką nową jakość budujemy. Zobacz, na nasze dzieci. Jakie są spokojne, jakie są radosne. Zobacz, jak Pan Bóg ciebie używa w Kościele. Jak możesz posługiwać dzięki temu, że zostałaś z nimi. I powiem wam szczerze, że jakby ta cała historia, którą wam wcześniej opowiedziałam, że Bóg zbudował solidne małżeństwo na gruzach, to na tych gruzach było nieprzebaczenie, był ból, było zranienie, było zgorzknienie, była nienawiść, złość, brak jakiejkolwiek empatii. Dzisiaj moje serce jest pełne empatii, jest pełne miłości, jest pełne wrażliwości na głos Ducha Świętego. I to jest niesamowita praca. I dzisiaj, jako patrząc na nasze małżeństwo, uważam, że w tym jest siła, w tej różnorodności i w tym takim jednak procesie, jednak czasie, że takie rzeczy nie dzieją się z dnia na dzień. Czasami tak, w spektakularny sposób przestałam ćpać, w spektakularny sposób jakby nawróciłam się, rzuciłam palenie, o którym nawet nie wspomniałam, z dnia na dzień przestałam palić. Ale dojrzałość Bogu wymaga czasu. Dojrzewanie w trwałym i silnym związku wymaga czasu. To są codzienne kompromisy. Codzienna kultura szacunku, jaką do siebie. Na przykład my staramy się do siebie mówić bardzo dobrze. Chcemy, żeby z naszych ust... Kiedyś stałam w kolejce i słyszałam, jak małżeństwo ze sobą rozmawiało i po prostu tak po sobie jechali. Ja sobie pomyślałam, jak się wraca z tych miejsc? Jak się wraca z miejsc, w których mówisz do męża stary? Stary, chodź tu, stary, chodź tam. Tak sobie myślałam, jak się z tym starym później spotkać w łóżku? Jak już patrzymy na niego przez pryzmat taki stary. I jakby to są takie małe kroki.
Ale jakże ważne do tego, żeby patrzeć na tego mojego męża, który jest tym moim jedynym. Dlatego powiem wam, że świat zrobi wszystko, żebyście nie patrzyli tak na swojego męża albo mąż na swoją żonę. Świat postara się zrobić wszystko, żeby was odłączyć. Bo diabłu na tym zależy. Jemu zależy, żeby niszczyć małżeństwa. I tak oto właśnie trwało te 10 lat. 10 lat naszego budowania silnych fundamentów pod nasz związek. My już będziemy puentować, także już staniemy sobie razem, ale powiem wam taką ciekawą rzecz też w kontekście tego życia zawodowego i tego wszystkiego, co się dzieje, bo w bardzo ciekawym czasie jesteśmy tutaj i przyjechaliśmy do was, bo opowiadaliśmy te rzeczy i wyobraźcie sobie, że parę miesięcy temu Kasia zaczęła pracować. Minęło ileś tam lat, nasze dzieci są już w takim wieku, że stało się to możliwe. Bez uszczerbku dla nich i z zachowaniem tego, że są w szkole, przedszkolach i tak dalej. Jest to, zaczęła się to praca na pół etatu, teraz jest powiedzmy 3/4. Gdzie to nas zaprowadzi, to jest inny temat i jak to się tam potoczy, jakby przynajmniej na dany moment wartości chrześcijańskie i jakieś tam kwestie powiedzmy w to są zaangażowane. Natomiast to rzucam tak, nie? Żeby sobie czasem o takich rzeczach pomyśleć, bo dla nas te kilka ostatnich miesięcy jest fantastycznym ćwiczeniem, bo ono pokazuje nam, że my przez te wszystkie lata się rozumieliśmy empatycznie. Kasia mnie rozumiała, ja ją, wychodziliśmy i tak dalej. A teraz mamy taką trochę sytuację zamienienia ról. Bo ja musiałem rozciągnąć kalendarz, żeby ona mogła w ogóle pójść do tej pracy, czyli nagle muszę więcej robić prania, zacząłem prasować, no robić masę rzeczy, których no aż tyle ich nie robiłem, ok? Robiłem, ale nie aż tyle. Z drugiej strony Kasia zobaczyła świat różnych rzeczy, takich małych drobnostek, które czasem po prostu jak się pracuje tak realnie i nosi się różne ciężary, po prostu czasem, wiadomo, nie jest kolorowo. I czasem po prostu rano dzwoni budzik, albo jest to poniedziałek, albo coś tam. I nie chce się, nie? No po prostu się nie chce. Tam mnie znowu będą bili, nie? Tam znowu będzie po prostu ten. Ja bym naprawdę gdzieś po górach pochodził, a tu trzeba iść, nie? A tu trzeba iść i nie ma taryfy ulgowej. No i teraz tak patrzę sobie czasem z boku, bo Kasia musi wstawać wcześniej ode mnie. I powiem wam szczerze, że jest to dobra perspektywa, nie? Naprawdę widzę, że i ja mówię, nie wiem, nie widzimy pełnego obrazu i tak dalej, ale już te kilka miesięcy zrobiło dobrze nam obojgu, bo nie mówię, że myślałem, że z dziećmi jest takie proste, ja wiem, ja się tym zajmuję i tak dalej, ale jak się tyle tego robi i musi się coraz więcej z tymi dziećmi siedzieć i robić te wszystkie lekcje i tak dalej, w dużo większym wymiarze, no to ja mówię, myślę sobie, że każdemu, ale to każdemu, szczególnie w małżeństwie, jeśli jest taka możliwość troszkę pochodzić w żony butach, a mąż i odwrotnie, no to jest... polecam. Nie wiem na jak długo, ale... Ja na zakończenie chciałabym podzielić się z wami tym, na czym oparte jest nasze małżeństwo. Tak naprawdę myśląc o tym, z czym moglibyśmy was zostawić, to podzieliłam sobie, że wiecie, przez te 12 lat naszego wspólnego małżeństwa podstawą jest bojaźń Boża. Podstawą naszego małżeństwa jest zrozumienie przymierza, tego czym jest małżeństwo. I powiem wam szczerze, że bardzo wiele ludzi nie rozumie tego, czym i jakie przymierze zawarliśmy ze swoim współmałżonkiem. Nie rozumieją i nie szanują, nie boją się Boga, nie mają bojaźni Bożej. I to jest przerażające. Przerażające jest to, że wchodzą w związki małżeńskie, tak naprawdę nie wiedząc, jaką przysięgę składają. I my się kierujemy właśnie tym, że jakby podstawą naszego związku, tego budowania silnego małżeństwa jest przede wszystkim właśnie to, co pielęgnujemy w sercu. Każdy z nas osobno swoją relację z Panem Bogiem. Nawet wiemy, że kiedy zaczynamy się kłócić, zaczyna nie być kolorowo, no to trzeba pójść do swojej komory i po prostu na kolana, bo to oznacza, że gdzieś chodzimy na kompromisy, że gdzieś za bardzo pozwalamy sobie swoim językiem na to, żeby docinać, dopiąć. Zrozumienie przymierza. Jak rozumiem zrozumienie przymierza? Ponieważ, tak jak powiedziałam, jesteśmy małżeństwem, które zaczyna nowy rozdział w naszej rodzinie. Bardzo dużo posiłkowaliśmy się literaturą.
Książka, która była nam towarzyszyła w okresie narzeczeństwa, to było Małżeństwo, jakim marzymy, Henryka i Alinki. Ale też stawialiśmy sobie zawsze mentorów przed sobą. Zawsze stawialiśmy, zapraszaliśmy do naszego małżeństwa kolejne starsze małżeństwa, którym poddawaliśmy prawo do tego, żeby nas konfrontowali. Nie zamykaliśmy się, bo kiedyś często to mówię na wykładach, że nie trzymaj sekretów z diabłem. Po prostu nie chowajcie się. Diabeł zrobi wszystko, żeby nas zamknąć, odizolować i odseperować od kościoła, od ludzi, od tego, żebyśmy wyznawali swoje grzechy, a to jest ważne. Dlatego my zawsze jesteśmy blisko ludzi, którzy są dla nas naszymi mentorami. Niestety ich dzisiaj nie ma, mieli być, ale niestety ich nie ma. Kolejnym takim naszym filarem to jest trwanie w czystości. W świadomy sposób zrezygnowaliśmy z telewizji. Nie oglądamy dlatego, że po prostu zakłóca nam to nasz obraz świata i nie chcemy tego, nie chcemy tego, co nam sprzedają. Oczywiście czytamy, zbieramy informacje, nie jest tak, że jesteśmy jakby obojętni na rzeczy, które się dzieją wokół świata, ale po prostu czasami jak gdzieś wyjeżdżamy, to mamy okazję sobie posiedzieć przed tym telewizorem, jest po prostu masakra. Zero kontaktów z wcześniejszymi partnerami, to znaczy z jakimikolwiek sympatiami. Dbamy o to, żeby nasz Facebook był czysty, czy jeżeli jesteśmy na social mediach, czy gdziekolwiek. Nie dajemy sobie takich przyczółków. Kiedy spotykamy się w posłudze jakoś duszpasterskiej, najczęściej jest to albo w towarzystwie razem działamy, albo jeżeli ja osobno posługuję, bądź też mąż, to zawsze w obecności osoby trzeciej, albo ona w takiej konfiguracji. Jako małżeństwo dbamy też o to, żeby wspólnie wyjeżdżać. Jest to dla nas bardzo ważny priorytet. Już w momencie, kiedy miałem trójkę dzieci, więc za każdym razem, kiedy jedno kończyło rok czasu, mówiliśmy, kochamy bardzo, ale mama z tatą musi na randkę. I to nieważne na jak długo, nieważne gdzie, ważne, żeby sami. I powiem wam, że na początku mnie jako serce matki po prostu totalnie pękało. Siedziałam, mój tymuś, ten roczny mały chłopiec, którego zostawiłam na pastwę dziadków. Ale później, wiecie, tymuś sobie dorasta i dzieci sobie dorastają, żyją, a dzisiaj już wiedzą. Na początku były płacze i że tęsknią, a dzisiaj tak mamo, tak tato, papa, jedźcie. I oni nas błogosławią w tym, a my w tym jesteśmy ubłogosławieni i możemy dawać im więcej. I to jest takim bardzo ważnym elementem, żeby raz do roku wyjeżdżać, ale przede wszystkim to, co się zadziało, na czym jest oparte nasze małżeństwo, to jest na kulturze szacunku. Szanujemy siebie nawzajem, szanujemy swoje inności. Kiedy Andrzej podszedł do mnie i powiedział o tym, że zdeprymował moje świadectwo, musieliśmy przejść swoją drogę w tym, żeby zrozumieć swoje obdarowania. Dzisiaj patrzymy, że jest to siła naszego małżeństwa. Różne obdarowania. Właśnie w naszych różnościach jest na tym polega nasze silne małżeństwo, że spotykamy się w tych miejscach, w których jesteśmy różni i z różnych stron możemy innym ludziom pomagać i wzmacniać Boży Kościół i poszerzać Go wśród nas. Dziękuję. Dziękujemy.